A o czym mowa? Mowa o przerwanym poście, znanym też inaczej jako intermittent fasting. Intermittent fasting to nie jest dieta, jest to określony sposób spożywania posiłków. Strategicznie wybieramy odpowiednie pory posiłków oraz czas spożywania naszych posiłków, czyli tak zwane okno żywieniowe, w którym spożywamy wszystkie nasze dania. Mówiąc prościej, dzielimy dobę na czas jedzenia i niejedzenia, czyli postu. Oczywiście sen również się wlicza do czasu postu, dlatego to nie jest takie straszne, jak Ci może się wydawać. Jak pokazuje badanie z International Journal of Obesity, stosowanie postów może być skutecznym narzędziem do osiągnięcia istotnej redukcji masy ciała w stosunkowo krótkim czasie. Po schudnięciu w ujęciu długoterminowym stosowanie postów może przełożyć się na utrzymanie osiągniętej szczupłej sylwetki. A jak pokazuje badanie z European Journal of Sports Science, osoby, które zmniejszyły swój czas spożywania posiłków do 4 godzin, jadły średnio 650 kalorii mniej w ciągu dnia. Okresowe posty, poza tym, że mogą pomóc w odchudzaniu, mają również wiele więcej korzyści zdrowotnych. Między innymi spowalnia starzenie się komórki, wzmacnia naszą odporność, poprawia tak zwaną elastyczność metaboliczną, czy też wrażliwość insulinową, poprawia pracę mózgu, również nasila procesy samoleczenia się, ale też może leczyć i zapobiegać wiele chorób. Na przykład cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie, insulinoporność, zaburzony lipidogram, czyli mamy tu m.in. za duży poziom cholesterolu LDL oraz trójglicerydów oraz za niski poziom HDL, otyłość, choroby Alzheimera, czy też choroby o podłożu zapalnym. Najlepszą rzeczą w postach jest to, że one są banalnie proste do stosowania, bo po prostu skracamy okres spożywania naszych posiłków. A możemy to jeszcze bardziej uprościć do pomijania poszczególnych posiłków. Są różne protokoły stosowania intermittent fasting. Najpopularniejszym z nich jest 16-8, czyli 16 godzin postu i 8 godzin trwania okna żywieniowego. Ale mamy również takie protokoły jak 18-6, 24 czy też 23-1, znany też również jako OMAD, czyli jeden posiłek dziennie. Oczywiście są też dłuższe posty, które trwają 24 godziny, 36, 72 i tak dalej, ale o nich nie będę mówił w dzisiejszym filmie. Możesz sobie pomyśleć, że nie dasz rady od razu pościć 16 godzin w ciągu dnia. I możesz mieć rację. Bo jeżeli rzucisz się na głęboką wodę i od razu zaczniesz pościć 20 czy też 16 godzin, może Ci być bardzo ciężko. Z tego względu, że Twój organizm nie jest do tego przystosowany i nie jest do tego zaadaptowany. Dlatego najlepiej jest to zrobić metodą małych kroków. Najpierw zacznij od 12 godzin jedzenia i poszczenia. Czyli na przykład zaczynasz jeść o 8 rano, a kończysz jeść o 8 wieczorem, czyli o 20. Masz 12 godzin postu i 12 godzin okna żywieniowego. I jeżeli chcesz dojść do protokołu 16-8, to stopniowo skracasz czas trwania okna żywieniowego, a wydłużasz czas postu. Czyli zaczynasz jeść o 9, kończysz jeść o 19 i tak stopniowo zmieniasz co godzinkę, aż do momentu, w którym dojdziesz do 16 godzin poszczenia i 8 godzin czasu trwania spożywania Twoich posiłków. A kiedy złapiesz zastój w odchudzaniu, możesz dalej skracać swoje okno żywieniowe i wydłużać czas postu, próbując innych protokołów, np. 18-6 czy też 24. Najważniejszą rzeczą, o którą trzeba dbać, to odpowiedni stopień nawodnienia Twojego organizmu. Kiedy zaczynasz pościć, Twój organizm zaczyna metabolizować zmagazynowany glikogen, a 1 gram glikogenu wiąże 3 do 4 gramów wody. Przez to podczas postu będziesz tracić dużo wody. Dlatego musisz spożywać odpowiednią ilość wody oraz soli. Dlaczego soli? Woda z dodatkiem soli jest najlepszym izotonikiem, z tego względu, że sól pomaga nam zatrzymywać wodę w organizmie. Dlatego jeżeli jesteś odwodniona lub odwodniony, wypij szklankę wody ze szczyptą soli na języku.
Natomiast słabe samopoczucie może też wynikać z tego, że masz tak zwany stan hipoglikemii, czyli niedocukrzenia. Wtedy najlepiej jest zrobić krok do tyłu i wprowadzać wolniej przerywany post do naszego życia. Natomiast najlepiej jest zrobić badania diagnostyczne przed zmianą modelu odżywiania i przed stosowaniem przerywanych postów. Post to czas, w którym nie spożywamy żadnych pokarmów. Wszystko, co ma energię, odpada. Natomiast są małe wyjątki. Bardzo niskokaloryczne napoje, takie jak kawa, herbata czy też woda, są dozwolone do picia podczas postu. Oczywiście bez żadnych słodzików, bez żadnego mleka, bez żadnej śmietanki. A co ciekawe, zwłaszcza zielona herbata czy też czarna kawa może nasilić efekty stosowania postów, czyli m.in. autofagii, ale też mogą pomóc zahamować apetyt, przez co będzie nam łatwiej pościć. Dlatego wypicie 2 lub 3 filiżanek herbaty lub kawy mogą nam pomóc dłużej pościć. Samopuszczenie może pomóc Ci schudnąć, więc Ty nie musisz zmieniać swojego modelu odżywiania. I dlatego tutaj przerywany post jest nazywany dietą bez diety, bo my możemy jeść normalnie, to co lubimy i dalej chudnąć. Natomiast ja jestem zwolennikiem zdrowej diety. Dlatego najlepiej jeść możliwie jak najmniej wysoko przetworzonych produktów. To wynika z jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy stosujemy przerywany post, zazwyczaj będziemy jedli mniej, a więc będziemy dostarczać mniej niezbędnych mikroelementów do naszego organizmu, co może powodować niedobory. Dlatego ważna jest tutaj odżywczość diety, czyli wybieramy produkty, które mają w sobie dużo witamin, minerałów, ale też zawierają niezbędne aminokwasy oraz kwasy tłuszczowe. A jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć tego z diety, to wtedy warto zainteresować się suplementacją właśnie tych niedoborowych mikroelementów. Gdy wpiszesz w wyszukiwarce Intermittent Fasting Transformacje, to zobaczysz setki, jak nie tysiące mega transformacji, zdjęć przed i po i jak widzisz, te przerywane posty działają. A jeżeli chodzi o mnie, sam schudłem 29 kg stosując przerywany post z połączeniem diety ketogenicznej. I wiem, jakie to jest trudne do osiągnięcia. Dlatego tutaj przerywane posty mogą Ci pomóc w osiągnięciu tego celu.